Siedlęcinie, dolnośląskiej wsi położonej w parku krajobrazowym Doliny Bobru, znajduje się wielka kamienna wieża, będąca jedną z najwspanialszych i najlepiej zachowanych tego typu budowli w Europie Środkowej. Ze względu na swoje rozmiary i stan zachowania stanowi obiekt niezmiernie ważny dla badaczy średniowiecza. Analiza zachowanych tutaj reliktów stwarza unikalną szansę odczytania pierwotnego układu pomieszczeń i ich funkcji. Wieża w Siedlęcinie została zbudowana najprawdopodobniej w roku 1314 lub 1315, a zatem w początkach panowania Henryka I Jaworskiego, którego inwestycje budowla prawdopodobnie stanowiła. Książę najprawdopodobniej był również inspiratorem znakomitych polichromii pokrywających ściany wielkiej sali rycerskiej, znajdującej się na trzeciej kondygnacji wieży. W czasach, gdy powstawała wieża, okolice dzisiejszego Siedlęcina w niczym nie przypominały znanych nam obecnie. Brzeg Bobru porastała gęsta puszcza, przez którą biegły tylko błotniste drogi i szlaki łączące niewielkie miejscowości i warownie otoczone murami obronnymi. Odwieczną knieję zamieszkiwały jedynie dzikie zwierzęta i stwory, które do czasów nam współczesnych przetrwały jedynie w baśniach i legendach. W nadbobrzańskiej puszczy żyły wówczas liczne krasnoludy, rusałki, elfy i driady. Zielonoskóre boginki drzew od wieków w różnych zakątkach świata zamieszkiwały najdziksze z ostępów lasów i puszcz, by strzec je przed toporami i piłami drwali. Driady jednoczył od zawsze ten sam cel – strzeżenie praw wyznaczonych przez matkę naturę. Driady to smukłe, dość wysokie istoty, wyglądem swym nieodbiegające znacznie od ludzkich kobiet. Rodzą się bowiem z połączenia między driadą a ludzkim mężczyzną. Jedyną zasadniczą różnicą jest zielonkawy kolor skóry, który sprawia, że driady są prawie niewidoczne między drzewami. Córki natury są niewrażliwe na skoki temperatury, a także odporne na wszelkiego rodzaju choroby poza wywołanymi magicznie. Podobnie jak elfy są śmiertelne, ale długowieczne. Każda driada jest złączona do końca życia ze swoim drzewem. Wiek siedlęcińskiej budowli ustalono na podstawie badań belek, których użyto do budowy pierwszego szkieletu wieży. Jak mówi stare i mało znane podanie, prawdopodobnie właśnie pod koniec XIII lub na początku XIV stulecia wraz z gromadzonym na brzegu Bobru budulcem sprowadzono do Siedlęcina jedną lub kilka driad, które od tego czasu zamieszkiwały w wieży usytuowanej w pobliżu ważnego traktu łączącego Jelenią Górę z Wleniem i Lwówkiem. Prawdopodobnie sufit sali rycerskiej siedlęcińskiej wieży zbudowany został z potężnych modrzewiowych belek pochodzących z drzew,
z którymi związane były driady. Największą atrakcję wieży w Siedlęcinie stanowią piękne średniowieczne malowidła pokrywające ściany wielkiej sali rycerskiej. Fundatorem oraz najprawdopodobniej pomysłodawcą tych oryginalnych dekoracji był wspomniany już uprzednio Henryk I Jaworski, który wykonanie malowideł zlecił około roku 1340 lub 1345. Autor polichromii pozostaje anonimowy. Jednakże styl oraz wysoki poziom artystycznych prac wskazują, że wywodził się najprawdopodobniej z terenów dzisiejszej północno-wschodniej Szwajcarii i w swoim czasie był twórcą znanym i cenionym. Jeśli wierzyć legendzie, mistrz Mikołaj przybył na dwór księcia Henryka jesienią roku 1343 i przez kilka najbliższych miesięcy szkicował malunki, którymi zamierzał pokryć ściany sali rycerskiej w siedlęcińskiej wieży. Wiosną, kiedy z zimowego uśpienia począł się budzić nadbobrzański las, mistrz przystąpił do dzieła. Malarz bardzo szybko zorientował się, że ktoś podgląda jego pracę. Uporczywe odczucie czyjejś obecności w wielkiej sali nie opuszczało go nawet na chwilę. Początkowo nie dostrzegał nikogo. Może tylko szybki ruch zaobserwowany samym kątem oka, może głębszy cień w niektórych zakamarkach komnaty. Po jakimś czasie ujrzał wyraźniej smukłą postać dziewczyny, która przypatrywała się barwnym scenom nanoszonym pędzlem mistrza na wybieloną wapnem ścianę sali rycerskiej. Każdego dnia dziewczyna stawała się śmielsza. Coraz bardziej wychodząc z cienia komnaty, coraz otwarciej przypatrując się pracy malarza. Mikołaj stwierdził, że jego milcząca towarzyszka jest uderzająco piękna. Wysoka i smukła, obdarzona regularnymi, delikatnymi rysami twarzy, posiadała zadziwiającą barwę skóry, tak smagłą, że w świetle rzucanym przez chybotliwe świece wydawała się niemal ciemna. Mikołaj, przypatrując się codziennie pięknej dziewczynie, niemal mimowolnie wkomponował jej wizerunek w treść malowanego przez siebie dzieła. Po lewej ręce świętego Krzysztofa namalowana została w postaci młodej dwórki, trzymającej w dłoni zieloną gałązkę lipy. Obok, pod postacią rycerza, malarz uwiecznił samego siebie. Za jego plecami stoi jeszcze jedna para mająca swoje odpowiedniki w rzeczywistości. To Hilda i jej mąż Rutger, który w imieniu księcia zarządzał siedlęcińską wieżą. Hilda, dość już leciwa, przysadzista i szpetna Niemka, od początku pobytu Mikołaja w Siedlęcinie okazywała mu niezwykłe względy, co mocno irytowało dumnego i zazdrosnego Rutgera.
Rycerz postanowił zatem zgładzić Mikołaja, czekając tylko odpowiedniej chwili, gdy ten zakończy pierwszy etap swojej pracy. Okazja nadarzyła się niebawem. Pod pretekstem pokazania nowych maszyn obronnych zainstalowanych na ostatniej kondygnacji wieży, wówczas zwieńczonej platformą obserwacyjną, Rutger wciągnął Mikołaja w zasadzkę. W czasie spaceru po dachu budowli uderzył malarza zawczasu przygotowanym młotem, a ciało zrzucił na kamienny dziedziniec, pozorując w ten sposób wypadek. Na moment przedtem, zanim ciało Mikołaja uderzyło o kamienie, na dziedzińcu pokazała się smukła dziewczęca postać, która z niezwykłą siłą złapała zwłoki malarza, zamykając je w swoich objęciach. Rutger i zdumieni pachołkowie rycerza ujrzeli z przerażeniem, jak ciała dziewczyny i malarza znikają pod coraz grubszą warstwą kory. Ręce dziewczyny obejmujące Mikołaja zamieniły się w potężne konary, a w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą nie było niczego, wyrosła wielka, rozłożysta lipa. Dzisiaj jeszcze przed budynkiem gospodarczym, skąd prowadzi wejście do wieży, podziwiać możemy starą lipę, wyglądającą jakby powstała z połączenia dwóch oddzielnych drzew. Mieszkańcy Siedlęcina mówią o lipie sądowa. Takie miano przylgnęło do drzewa z nieznanych powodów, ponieważ, o ile wiadomo, lipa, chociaż stara, nigdy nie miała nic wspólnego z sądownictwem ani sferowanymi przez gminne sądy wyrokami. Prawdopodobnie przed wiekami nadanie lipie takiej właśnie nazwy miało związek z sądem Bożym, co nawiązuje do treści starej siedlęcińskiej legendy mówiącej, że pod tym właśnie drzewem dokonał swojego żywota rycerz Rutger, którego w tym właśnie miejscu uderzył piorun, zapalając jednocześnie wznoszącą się obok budowlę. Jeszcze dzisiaj, przyglądając się uważnie belkom stropu sali rycerskiej, możemy dojrzeć tam ślady płomieni. Zdaniem licznych badaczy najistotniejszym walorem, który w zdecydowanym stopniu wyróżnia siedlęcińskie polichromie, jest rzadki jak na owe czasy świecki charakter treści przedstawionych malowideł. Nie brakuje w nich także odwołań i przesłań religijno-moralizatorskich. Punktem centralnym ekspozycji jest wizerunek świętego Krzysztofa, którego postać dzieli malowidła na dwie różne pod względem tematu grupy. Po lewej przedstawione są dwie pary, rycerza i mężatki oraz rycerza i panny. Poniżej znajdują się w grobach zmarłych.